To normalnie lepiej, wiesz co, ściągnąć buty. Etna, krater centralny, bardzo aktywny tym razem, co tutaj dochodzi do erupcji gazowo-popiołowych z odgłosami dosyć wyraźnymi. Może akurat trafi się też na filmie, a może nie. Nowy wierzchołek, bo stary zleciał do krateru. Na starym wierzchołku były normalne kamienie, całkiem płasko było, nawet taki kopczyk zrobiony z kamieni, więc każdy wiedział, że to jest wierzchołek Etny, pod warunkiem, że tam ten wierzchołek znalazł, czyli mało kto. Ale tamtego miejsca już nie ma. Po erupcji ten fragment się zawalił. Udało się znaleźć kolejny fragment, który jest najwyższy, ale jest bardzo niestabilny, on wcześniej czy później zleci do krateru. Każda większa erupcja to spowoduje, chyba że mój ciężar to spowoduje i zlecę do krateru. Zresztą widać, jak tutaj jest to wszystko świeżutkie. Żadnych kamyczków, jakiś kępek trawki nawet, nic. Tylko świeżutki popiół wulkaniczny, bo niedawno tu się ciekawe rzeczy działy. Więc wysokość to jest 3327, 3328 z błędu do 2 metrów, około 4 metry mniej niż jeszcze pół roku temu. Jeśli ktoś śledził moje filmy z Etny, to widział już grilla na Etnie, ananasa, melona, a teraz wniosłem w bardzo ciężkim plecaku jeszcze arbuza. Arbuzik, woda, tam jest gdzieś w środku. Woda. Thank you.
Krótki wyjazd, więc też sprzętu nie za dużo. Tak, żeby było jeszcze selfie twarzowo. Tak, to ja, Grzegorz Gablik, pan Wulkan, człowiek Wulkan. I kto tam sobie co wymyśli?